Dobry wszystkim. No, dziś trochę taki filmik. No, samiczki puszczone. Bo kolega tam prosił o suplementację, jaką prowadzam. No nic, jakie tam w komentarzu napisałem, jest jakieś tam podstawowe minimum. No, samiczki chodzą. Podstawowe minimum jakoś tam do rozrodu. No dzisiaj dostaną, a jak się tutaj staruszek mój 21 lat w tym roku. No słabo wygląda, ale no, już nie widzi. No dzisiaj dostają buraczki, pasternak, chrzan, czosnek, cebula. Może trochę galimatia spory, ale no tak raz w tygodniu staram się im dać, bo też tak, no wiadomo, nie ma czasu. Z innej suplementacji takiej tej, to do rozrodu olejek z kiełków pszenicy. No tam co z baksa, no nie ma jakichś tam ich dostępnych, słabo jest ten, ale że olejek z kiełków pszenicy, no to się tam daje. Coś tam jeszcze, no o, tu na głowie przyleciała córka białogłówki. No przyleciała na głowę mi samiczkę. Teraz nie wiem, co się nagrało. No z innej suplementacji olej kiełków pszenicy, no to już praktycznie od 2 tygodnie przed parowaniem trzeba tak coś tam podawać, zacząć podawać. No to na niektórych już za późno. No znowu już przyleciała samiczka, jak paruje. Że samiczki też już czekają do parowania. No i co tam, no wiadomo, jakiś tam gryt dobrej jakości, żeby podać z muszlami, przede wszystkim dla samiczek, wapnia, tak ewentualnie ja kupuję też w tym w aptece wapno krystaliczne, takie naturalne, homeopatyczne, no. Takie, no czystek, wapno krystaliczne, takie bezsmakowe. Też to tam na karmy podaję. Takich jest tych saszetkach jakby cukier. W takich rulonikach. No i co tam jeszcze? No, no już nic za bardzo nie ten. Się tak nie podaje, tak no. No wszystko samiczki czekają. No teraz już trochę głodne, no. No każdy by się chciał parować, no parują mi się tu ze sobą. A jak mi skacze. O. A cię. No ale to córka tej jest i ta tak się tak, mama też się tak zachowuje. Też się mama zachowuje. To prawda, to jest córka białogłówki. Ale ten. Tutaj, o teraz, o jest matka i córka, to jest córka białogłówki. No ale też białogłówka, no przejęła nazwę. Także to są takie. Zabawki, ale się ładnie parują, no. Ale każde się parują, tutaj też już tylko czekają. O, jasno chyba. A no też już tylko czekają, no już będę dopuszczał do par. Próbne parowania za tydzień. No przyleciała. Także no to tyle z tej suplementacji, takie pod żadnych jakichś tam, no za bardzo nie ma co tam minerałów jakoś tak za bardzo, no gryta tam jakieś tego, no mam glinkę taką własną. No wiadomo tam. Wiadomo, no, no gryt, muszle, no żeby ten samiczki te nie miały problemu z noszeniem jajek, tak, no.
żadnej innej suplementacji. Dopiero tam będę chciał przeprowadzić tam no, te kuracje na rzęsistka, ale to myślę, że na jajkach może. Na razie raczej tak nie widzę problemu. To nie będę tego, no przed na jajkach jak będą siedzieć, to tak z daka power mixem. Także to jest dosyć dobre, no trzeba sprawdzony jakiś towar dawać. Nie ma co tam patrzeć, że jest tańsze czy coś tam, no ma działać, tak, no a nie to, że tam jest coś tam 10 zł tańsze czy coś, no to nie ma co tam oszczędzać, tak, no bo to nie ma co oszczędzać, bo nie można oszczędzać na zdrowiu ani na tym. Karma też dobrej jakości. Ma też dobrej jakości i to tyle. Ja też daję na razie zimówkę jeszcze. Zimowa ekstra, zimowa zwykła. Trochę owsa. Pszenicy trochę, trochę ostropestu, trochę żyta nawet daję. No. Także... Ale to w takich ilościach tam minimalnych. To też jakaś tam córka Białogówki. Znaczy siostra, wnuczka, prawnuczka. Także to tak na tyle może. Mówię, nie ma co za dużo dawać. Minimum, jak gołąbki są zdrowe, to jest najważniejsze. Także zapraszam do oglądania, pozdrawiam, dobry lot.